Nowy Jork to nie tylko miasto, które nigdy nie zasypia. To stosunek do życia. Na tych, którzy żywią wielkie marzenia, rzuci on swój urok prędzej czy później. Jego wibrującą energię czuje się nie tylko w jasnych światłach neonów i wywołujących zawrót głowy wieżowców. Dziś zaprezentuję Nowy Jork z niecodziennej strony. Nie zabraknie obiektów przepełnionych historią, ciekawych ruin i wielu innych fantastycznych ciekawostek. Naszym pierwszym celem będzie opuszczone złomowisko na Staten Island, gdzie spoczywają m.in. wraki okrętów. Złomowisko zostało założone w latach 30. XX wieku przez Johna White'a i było przez niego zarządzane aż do jego śmierci do 1980 roku. Na terenie obecnie znajduje się około 100 nieczynnych, zniszczonych obiektów. Dużo mniej niż w czasach świetności tego miejsca, gdyż dawniej znajdowało się tutaj 400 łodzi. Porzucone tutaj statki, głównie holowniki, pochodzą ze wszystkich dekad XX wieku. Siedzą w błocie lub w płytkiej wodzie i czekają, aż zostaną rozebrane na części. Część z nich ma charakter historyczny, dlatego to miejsce jest również potocznie nazywane przypadkowym muzeum. Do jednostek historycznych zalicza się m.in. ścigacz łodzi podwodnych USS PC 1264, pierwszy okręt marynarki wojennej ze Stanów Zjednoczonych z okresu II wojny światowej. Do historycznych obiektów pływających na terenie kompleksu zalicza się także łódź strażacka Straży Pożarnej Nowego Jorku Abram S. Hewitt, która służyła jako pływające stanowisko dowodzenia podczas zatonięcia promu pasażerskiego PS General Slocum w 1904 roku, w wyniku czego zginęło ponad 1000 osób. Cały teren jest otoczony tabliczkami "wstęp zbroniony". Nie odstrasza to jednak żadnych wrażeń turystów i miłośników historii. Ze względu na swoje specyficzne i niesamowite otoczenie, miejsce stało się po prostu typową atrakcją turystyczną. Kolejna trasa metra przede mną. Tym razem zmierzamy w stronę Brooklynu. Tam czekają nas dwa ciekawe miejsca. Kolejne miejsce na mapie moich dzisiejszych celów to obiekt, który wygląda jak opuszczony, lecz już dawno opuszczony nie jest. To stara cukrownia domowa.
to cukrownia, która powstała w latach 80. XIX wieku. Ponad 20 funkcjonujących wówczas w Brooklynie rafinerii cukru zapewniało więcej niż połowę całej amerykańskiej produkcji cukru trzcinowego. Część z nich została połączona w Domino Sugar, by stać się największą cukrownią na świecie. Budynek znajdujący się za mną powstał w 1882 roku i tutaj warto zaznaczyć, że sama cukrownia funkcjonowała aż 148 lat do właśnie 2004 roku. Stary przemysłowy teren cukrowni dziś służy jako nowy park dla mieszkańców. To bardzo dobry przykład, jak można zaaranżować dawne miejsca historii w kreatywny i ciekawy sposób. Kierujemy się metrem do brooklińskiego Chinatown, skąd zmierzamy do legendarnej zatoki Coney Island. W całym Nowym Jorku możemy odnaleźć ciekawe perełki, no i tutaj nie ma wyjątku. Zatoka z opuszczonymi statkami. Cały brzeg jest przez niektórych potocznie nazywanym śmietnikiem Brooklina, bowiem oprócz niszczących wraków znajdziemy tutaj także mnóstwo kamieni czy pozostawionych przez ludzi śmieci. Docierając w to miejsce pobliską ścieżką, mamy wrażenie, jakbyśmy się zbliżali do pięknej, piaszczystej plaży. Tak niestety nie jest. Miejsce jest odwrotnością krajobrazu pięknej plaży, bowiem znajduje się tutaj bardzo dużo kamieni, śmieci, jak i niszczających wraków. Nasyp zbudowany z gruzu wskazuje na to, że zatoka nie powstała naturalnie. Została wybudowana w celu urozmaicenia terenu parkowego. Pierwsze plany dotyczące tego miejsca sięgają aż do XVII wieku. Nie zostały jednak zrealizowane. Osadnicy z kolonialnego Gravesend planowali budowę portu, który miał zmienić osadę rolniczą w miasto portowe. Zatoka okazała się jednak być za płytka. W latach 60. XX wieku część zatoki została zasypana w celu powiększenia parku. Dziś zatoka pozostaje śmietnikiem dla okolicy i ciekawostką dla turystów. Niewiele chorób miało tak silny wpływ na historię ludzkiej cywilizacji jak ospa. Pod koniec XIX wieku, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, podjęto działania mające na celu wyeliminowanie tej choroby w postaci szczepień. Jednak przedtem w wielu miastach powstały szpitale, w których leczono ludzi na ospę. Od 1856 roku do 1875 szpital leczył nawet do 7 tysięcy pacjentów jednego roku. W 1875 roku budynek przekształcono na internat dla pielęgniarek. W latach 50. szpital stał się bezużyteczny i od tego czasu zaczął popadać w ruinę. Jednak w 1975 roku Komisja Ochrony Zabytków zainteresowała się tym obiektem i uznała go za wizytówkę miasta. Wzmocnili ściany, by zapobiec kolejnym zniszczeniom, ale nie udostępnili ich do zwiedzania.
Teraz zmierzamy do dzielnicy Manhattan. Naszym celem jest nieczynna od dziesiątek lat stacja metra. Niestety, nie udaje się nam wejść do środka. Czy słyszeliście kiedykolwiek o zapomnianej stacji metra w Nowym Jorku? Aż trudno sobie wyobrazić takie miejsce w samym centrum Manhattanu, lecz naprawdę istnieje. Zamknięta i opuszczona stacja pod Starym Ratuszem funkcjonowała od 1904 roku. Została zamknięta w 1945 roku. Stacja została zamknięta w 1945 roku, ponieważ nie spełniała tamtejszych wymogów. Stacja mogła zmieścić tylko 5 wagonów metra, a to już w tamtych czasach było o wiele za mało. Więc nie było po prostu sensu dalej jej utrzymywać. Stacja obecnie jest używana jako punkt zawracania czynnej innej linii metra. Stację obecnie można zwiedzać kilka razy do roku. Ja dziś niestety nie miałem takiej okazji. To była długa, wymagająca, satysfakcjonująca wyprawa. Zmierzenie się z tak wielką metropolią to było dla mnie ogromne wyzwanie. Cała podróż nauczyła i przyniosła mi bardzo wiele. Wszystkim osobom głodnym podróży z czystym sumieniem będę polecał zachodni kierunek. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.